Józef Mehofer był jednym z przedstawicieli pokolenia artystów, którzy zaczynali swą edukację w Szkole Malarstwa Historycznego Jana Matejki. Ale Mehofer poszedł inną drogą. Nigdy nie odżegnał się od artystycznej tradycji, połączył ją z tym, co uznał za interesujące we wszystkich pojawiających się wówczas izmach. Zasłynął w całej Europie jako genialny witrażysta. Sztuki tej uczył się od średniowiecznych mistrzów, studiując ich arcydzieła w kościele mariackim i we francuskich katedrach w Amiens, Rouen oraz w Strasburgu. Należał do twórców polskiego Art Deco. Bliska mu była idea nadania artystycznego piętna całemu otoczeniu człowieka. Józef Mehofer nosił to samo imię co jego dziadek, lecz tamten podpisywał się jeszcze jako Józef. Był bowiem Austriakiem, urzędnikiem, który w wolnych chwilach lubił oddawać się swojemu hobby, czyli malowaniu. Ojciec artysty nosił też imię germańskie, Wilhelm, lecz był już spolonizowany. Wilhelm Mehofer pracował w sądzie krajowym, poślubił Aldonę Polikowską. Ich syn Józef przyszedł na świat 19 marca 1869 roku w Ropczycach. To najbardziej znany i najznakomitszy spośród obrazów Mehofera. Jedna z ikon polskiego modernizmu, nurtu zafascynowanego tajemniczością i fantastycznymi tworami wyobraźni. Przedstawia cudowny, bajkowy ogród i przebywające w nim postaci. Wytworną kobietę, niewinne dziecko, służącą oraz tajemniczą, gigantyczną ważkę. Jak zauważono, kompozycja Dziwnego Ogrodu bardzo przypomina układ stworzonego nieco wcześniej witraża Mehofera zatytułowanego Młodość Sztuki. W obu dziełach główną postacią jest kobieta stojąca z uniesioną ręką, odrobinę odsunięta od pierwszego planu. Kompozycję obrazu zamyka od góry gęstwina liści jabłoni, zaś w witrażu podobną funkcję pełnią dekoracyjne gałęzie drzew. Postaci chłopca z Dziwnego Ogrodu odpowiada na witrażu naga dziewczynka, a ważce feniks. Obraz został namalowany techniką oleju na płótnie w 1903 roku. Jego rozmiary to 217 x 208 cm. Aktualnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Artysta najpierw nadał kompozycji tytuł Dziwny Ogród, w 1905 roku nazwał go Słońce, a później zaś wrócił do poprzedniej wersji. Z tego zamieszania wokół tytułu tłumaczył się w liście do przyjaciela, Williama Rittera. Może dzięki temu wybaczą mi tę ogromną ważkę. Wśród przyrody, w pełnym letnim rozkwicie, spotykamy trzy osoby. Do postaci kobiety, władczyni tej niezwykłej przestrzeni, pozowała żona artysty. Skąpany w świetle chłopczyk, dzierżący z powagą dziecka większe od niego kwiaty, to portret synka Mehoferów. W tle widzimy służącą, której biała spódnica rozjaśnia zacienioną głębię ogrodu. Najdziwniejszym elementem tej kompozycji jest nienaturalnych rozmiarów ważka. W pierwszej chwili przez swój stapiający się z tłem kolor umyka uwadze widza. Potem jednak przykuwa wzrok swoją dziwnością. Sam Mehofer uznawał ją za symbol słońca. Ważka wyróżnia się nie tylko swoją wielkością, lecz także innym sposobem jej namalowania. Choć podobnie jak cały ogród i postaci, odtworzona jest realistycznie, kojarzy się raczej ze sztuką dekoracyjną Fin de siècle. Obraz wiejskiego sadu z drzewami jabłoni, szczodrze obsypanymi soczystymi owocami, z delikatnymi polnymi kwiatkami wyrastającymi na oblanej światłem łące, na pierwszym planie i girlandami kwiatów zawieszonymi na gałęziach, przywołuje widok pełnej szczęścia mitycznej Arkadii. Ważną rolę odgrywa słońce. Czy to nie jego światło zmieniło na chwilę podkrakowski sad w biblijny raj? A może raczej dokonała tego sztuka, którą, jak napisał Józef Mehofer, zawsze przetwarzała i przetwarza naturę, doszukując się w niej stylu. Można też przyjąć inną interpretację. Kobieta jest Ewą, właśnie sięgającą po jabłko,
zaś znieruchomiały nad rajskim ogrodem dziwaczny owad zwiastuje grozę tego, co się stanie.